lewo! Szary koniec! Nie byłeś, wyprzedziłeś Marcelka Fakera. Wiem. Ja pierdziel. Pierwsze miejsce szefu? Widziałem, patrzyłem. Tak, to ja mam pierwsze miejsce. I normalnie nie mogę się pozbierać ze szczęścia. Ale, kurwa, ja się nie nadaję na takie kupa ludzi do jednego. Kurwa, macz. Ale rzeczywiście, 600 po prostu nie ma szans na prosty. Ja dochodzę wszystkich na winklach, tak. A później nie mam jak wyprzedzić. Jednak faktycznie na zawody muszę brać zębatki. Tak jest. Tak. Się, bo ona jest jednak za niska. Marcelek coś odpuścił. Marcelek Fakerek. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale... Ale uśmiech złapałem. A jaką ja ścimę złapałem? Na wyjeździe druga górka? Tam już... A ja właśnie tutaj to ostatnie posiekanie lewa, nie? Bo tam już jest wyjście, kurde, do lewej, żeby na hopkę wjechać i tam ta długa prosta. No, wiesz, tutaj nie, przed tobą, tak. Ale przed hopką jest lewej. I tam wychodzisz te 190. Dokładnie tam, odkręciłem gaz. Tak mnie czepnęło. Ale mnie tak samo. Mnie tak czepnęło, że spadłem z nóżek, tylko siedziałem na dupie. Czyli tak mi zrobiło. Przestraszyłem się, mnie dogonił gość na CBRC czerwonej, chyba 1000, nie wiem. I kurde... Później ja go wyprzedziłem, później on mnie wyprzedził, na zakrętach wydupcył przede mną. Ty miałeś bardzo dużą przewagę. Miałem przewagę? Nie. Widziałeś to? Taką przewagę się w parę nie mieści. O, wystarczyło już później trzymać tempo. Nie mieli szans. Ale tą ceberką mnie dogonił. Bo po tym jak... Żeby zobaczyć czas po prostu wieść drugiego miejsca w stosunku do ciebie. Aha. Jaka jest różnica. Ale jego nie ma, kurczę. To był jedyny gość, który mi dojechał. Się? To był jeden facet, który mi dojechał. Czerwoną ceberką i nie wiem... Chciałem znaleźć go tutaj na podoku, ale kurczę, tyle tych cebereków. Daj mi spokój, ja się tym ścigów nie nadaję psychicznie. Wiesz, jak jesteś jeszcze w start i masz, jesteś z przodu. Tak. No, no to wtedy trochę inaczej. Ja później zacząłem nadrabiać na piątym kółku, nie? Widziałem. Doganiałeś sukcesywnie, wyprzedzałeś. Bo ja nie wiem, ja akurat się rozkręcam. Tak. Ja mam taką psychikę, się rozkręcam. To zacząłem wyprzedzać dopiero na pod koniec, nie? Tak. Zabryzgany płyn z oleju. Czy smar do łańcucha. Szczęśliwie 44. Wylany amortyzator kompletnie. Zalane tarcze płynem amortyzatorem. Płynem z lak. Olejem z lak. Opona po dwóch zawodach. Michał, to co większość ludzi robi. Świeże gumy na wyścigi. To jest podstawa. Tak, inwestycja. No to wiesz, powinieneś sobie tak to obliczyć, żeby wiesz... Bo tak jak teraz. Jeszcze bym pojeździł dwie tercje i mógłbym wtedy założyć sobie nową gumę gdzieś, by do wyścigu była w miarę okej. Aha. Bo tutaj to już tam jest, no fajnie, powiedzcie. No, jeszcze można pojeździć. Ale dziwi się, że prawa jeszcze sporo zostało. Dam rady. Pięknie. Jeszcze raz pięknie. Ale bardziej niż prawą stronę. Ale tutaj takie są zakręty.